że byliśmy w Holandii, bardzo wam polecam, Holandię, ja pierdolę. Ale nie żaden Amsterdam, nie żaden Rotterdam, do Hagi wam polecam polecieć. Super miasto, naprawdę przepiękne, uuu, jakie cudowne. To jest taki właśnie Amsterdam, tylko inaczej się pisze. Źle z tego wybrałem. Ale bardzo ładne, bardzo mało ludzi, wszystko. Co chwila dzwoniłem do swojej narzeczonej, mówię, kurwa, kochanie, jak ja jestem szczęśliwy. Ona mówi, wiem, bo nigdy chuju do mnie nie dzwonisz. Rzeczywiście, dzwonię do niej tylko jak jestem szczęśliwy. Taka hipokryzja się we mnie włączyła w tej Holandii, bo ja nienawidzę tych wszystkich turystów robiących sobie selfie z jakimś tam, nie wiem, pałac kultury czy jakimś innym gównem. Nie lubię tego, ale tam było tak pięknie, że sam robiłem sobie zdjęcia w jakiejś katedrze byliśmy. Piękna katedra! Zrobiłem sobie zdjęcie tej katedry, wysłałem swojej dziewczynie w SMS-ie i hashtag napisałem, ale zajebisty zamek, dziecinko. I nie hashtaguję się osobistych wiadomości. Hashtagi są dla was. To jest tak jakby, wiecie, no, dla was. Byliśmy w jakimś festiwalu świateł. Wszędzie były kurwa światła. Na górze, na dole można było podnieść światło, zajebać komuś wiatę. Możliwe też, że byliśmy najebani w Kastoramie, ale... Ale było super, było przepięknie. Wysłałem jej to zdjęcie, mówię, zobacz kochani, jaka piękna Kastorama. Mówi, no super, rzeczywiście. W coffee shopie nawet byliśmy, nie palę jointów, od 13 kwietnia. Przyszłego roku. Kurwa nie zgadza. Ale wysłałem jej z takim jointem zdjęcie. Mówię, zobacz dziecinko, ale se palę joint. Ona nie lubi, jak palę, ale napisała mi, że słuchaj, no co zostaje w Holandii, zostaje też w Las Vegas, bo są tunelami połączeni. Z prostytutką też zrobiłem sobie zdjęcie. Bardzo piękną, bardzo urocą prostytutką. I wysłałem jej zdjęcie swojej narzeczonej, bo lubię. Lubię się z nią dzielić wszystkim. I nie wiem do tej pory, dlaczego wkurwiona do mnie zadzwoniła i pyta mnie, kto to jest? A ja ją bardzo kocham, jestem szczery, nie lubię jej okłamywać, więc mówię, no jak to kto? No, pani. A co robiłeś z tą panią? No kurwa, kochanie, jak to co? No ruchałem, no co miałem robić? No, czyli co, zdradziłeś? Nie, mówię, nie, to wszystko legalne jest. Przywiozę ci fakturę, nie po to firmę zakładałaś.